Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku mnie na kanale. Jak widzicie, jest z nami młody, możesz się tam przywitać. Cześć. No i jakiego tutaj hashtaga mógłby nasz drogi kumpel, który ogląda ten odcinek, czyli nasz drogi widz, napisać? Trawa. Trawa, hashtag trawa, wam przypnęje serduszko. Kupiliśmy gospodarstwo, to co wybraliście, kupiliśmy pola, które wybraliście. Mamy budżet, który nam został, który później zobaczycie, bo jeszcze tutaj no nie wiemy, nie otworzyliśmy garażów, nie wiemy tak naprawdę co jest, nie mamy żadnych zwierząt. W sumie to, o Boże, jak to wyglądało przez chwilę. Ogólnie dziwna sprawa widzowie, bo młody czasami ma ping 1000, a czasami ma taki delikatny, chyba do 10 schodzi i nie wiemy od czego to zależy. Ale dzisiaj właśnie będziemy robić prace takie. Na pewno się dowiecie, co jest na gospodarstwie. No teraz się już utrzymuje w 20. Tak? Mhm. Ja bo tu widzę, że co niektóre krzaki nam kosi, co niektóre krzaki. Mi się zdaje, że to się mogło zbugować delikatnie, ze względu na to, że była aktualizacja, wiesz? I co się teraz stało? Pomóż. Ale co? No, zobacz na mnie. W kamień szedłeś chyba. No tylko, że ty rękę ci wykrzywiło, ja pierdzielę. Ty, ale ja cię nie prze... Chodź, Kosiu, tu. Te obrzeża pozostawię, ja tu jadę przez środek na razie. Później musimy to wszystko też i pootwierać, widzowie. Zobaczymy, co w ogóle jest w tych budynkach. Mieliśmy problem z... Ja tutaj muszę idealnie wyciąć, ja tego nie zostawię. Dobra, mieliśmy problem z jedną maszyną i to dosyć istotną, i to jest dosyć ważną maszyną mieliśmy problem. Bo wyskakuje błąd, że na multi ta maszyna nie działa, bo coś tam brakuje konwersji czy coś takiego. Nie wiem, jak to skonwersować, ze względu na to, że oczywiście jest to dodane. Ty te obrzeża, to tobie będzie lepiej tą kosiarką kosić piłą, bo tak naprawdę to jak w prawdziwym życiu, no nie? A ja kosiareczką sobie pokoszę, tak jak zwykle kosimy nawet i koło domu. No naprawdę widzowie, trawa jest duża, tutaj porobię jakieś obrzeża, tam młody poogarnia właśnie te boczki w głównej mierze. On ma strój elegancki, ja też mam strój elegancki właśnie do takiej pracy. No i ta seria będzie się oczywiście pojawiać, myślę, że dwa razy w tygodniu. Zobaczymy. Wielkim, ale to mówię wam, wielkim plusem, co możemy tutaj wam zapowiedzieć, jest to, że młody nie ma problemów z, no, X-em i B, czyli nie ma problemów z uruchamianiem maszyny i nie ma problemu, nie wiem, z rozkładaniem maszyny. A skąd wiesz, jak będzie na przykład z kombajnem? Znaczy w sumie... Dobra widzowie, to jednak wyszliśmy troszeczkę za daleko w przyszłość. Ale ty nawet tutaj kierownika gospodarstwa nie masz, czaisz? No to fajnie. I wszystko ci działa, no bo kosiarkę jak rozłożyłeś i w ogóle, to mi się zdaje, że wszystko inne też będziesz mógł rozłożyć. No to nie trzeba było nic rozkładać. Znaczy tak, no ale włączyć wystarczyło, no nie? A tam nawet włączyć nie mogłeś na tej drugiej serii, na gospodarstwie po dziadku. Ej, a po co jest to o? O, to musisz klikać, żeby to było włączone cały czas, bo co niektórych krzaków nie będziesz mógł wyciąć, wiesz? Bo tutaj ta gra jest tak... A ja mam to w ogóle wyłączone, czego mi to tnie? Ja też mam to wyłączone. Wow, zawaliłem troszeczkę kosiareczką, widzowie. W niektórych miejscach to musi ta trawa po prostu zostać, bo nie ma jak się tam dostać. No, tak, musisz mieć na O. A czekaj, patrz, tych większych mi tak czy siak nie kosi. No ale patrz, ja ścinam normalnie, patrz. Tak? No patrz. A te wysokie? Mhm, no papa, gdzie jesteś? Dobra, to musi być wariacie na off. Ja mam na off i mi to działa. I też wysokie tnę. No właśnie. Ale znowu tych mniejszych nie tnę teraz. A nie, ja to zależy. Wiesz co, to zależy jak kosiarka chyba łapie. Kurde, ty tam nie tą wiem. Kosiarką jakoś słabo kosisz, mi tam to lepiej idzie. No ale patrz, jak ty szybko chodzisz, a tym to trzeba jeździć powoli. To jest troszeczkę realności w tej grze, no nie? Bo to jest tak. Dlatego właśnie wziąłem to. No, bo z taką kosiarką jak ty, to też można w prawdziwym życiu sobie polatać stosunkowo szybko. No a z taką kosiarką. Znaczy, teoretycznie z tym nawet można biegać z taką kosiarką normalną i no kto wam zabroni koło domu na przykład biegać z taką kosiarką? No nikt, ale. Ty tu trawę wysypałeś, czy kto? Jak wysypałem trawę? No patrz, tu leży trawa normalnie. Ty, ale ja tu nie mam zbiornika. Nie, ja tego nie wysypałem. Coś tu jest nie tak, widzowie. Nie no wiem dlaczego. Nie wiem, czy też cięcie w odcinku nie będzie potrzebne w którymś miejscu, ze względu na to, że czekam na kuriera, widzowie, bo sobie obciążenie zamówiłem. No bo troszeczkę jak zacząłem... A mi, nie mówiłeś mi. 40 kilo. O, to sporo. Dwa razy 20. Więcej podnosił, a nie takie małe. Wczoraj dołożyłem sobie dyszkę, no to taki przeskok jest spory, bo ćwiczyłem 60 na klatę. No to powiem ci, że już na koniec w tych seriach, jak taki zajazd sobie robiłem, no to
jest czuć nawet takie drgania mięśni, bym delikatnie powiedział. Naprawdę, no był zajeździk. Będziesz... A to jest film na dzisiaj, czy nie? Nie, to jest, jak my to nagrywamy, to jest film, wy to widzowie oglądacie bodajże we wtorek chyba. Ej, bo ja się przed chwilą wywaliłem z tą kosiarką. Jak się mogłeś wywalić z kosiarką? No normalnie, chciałem obkosić przy domu i od drabiny i się wywaliłem na bok. Ty, ale tu patrz jak to ładnie, znaczy no ładnie, tutaj widzowie też nie ma co patrzeć teraz na ten trawnik, bo tutaj ten trawnik będzie taki mały sobie rósł, my oczywiście to zadbamy i poogarniamy, żeby to wszystko fajnie wyglądało. No ale te wszystkie krzaki, o Boże! Ty młody, dobra, skosimy sobie do tej linii, czyli do obory i właśnie do tej stodoły i robimy przejście po gospodarstwie, odłożymy na chwilę sprzęt. Tył zobaczycie później jakie są maszyny, a tu ja chcę zobaczyć co jest, bo my tak naprawdę tego jeszcze nie otwieraliśmy. Czy młody właśnie nie wie jak to wygląda, czy ja też właśnie nie wiem jak to wygląda. I pokażę wam jak wygląda ukształtowanie naszych pól, to mam nadzieję, że jak pobiegasz po innych częściach mapy, to nie będziesz miał pingu nie wiadomo jakiego. Albo najwyżej po prostu ja sam wam później pokażę, jak już wszystko pokosimy, jakie pola widzowie sobie wybraliśmy. Tu jest ściana chyba jakaś niewidzialna, bo nie mogę tutaj nic zrobić. Czekaj, w którym... Kurde, no czemu to się tak zawiesza, widzowie, no co jest? W jakąś rurę walnąłem, w ogóle to jest taki syf na tym gospodarstwie. No ale to nie ma co się dziwić, jak opuszczone żeśmy kupili. Ty, ale fajna, ty, powiem ci, że pierwszy raz takie coś nagrywamy, no nie? I tu będziemy potrzebować dwóch ciągników na serię, no bo jak będziemy we dwóch robić, no to powiem wam, że... Chyba, że jakiś ciągnik jest tam już w tym... W garażach, ja nie wiem, no nie? Ej, to w sumie tej niskiej trawy to nie trzeba aż tak bardzo kosić, bardziej żeby te krzaki wszystkie poszły. To nie interesuje, ma być równo i tyle. Tak, dokładny, dokładny. Ty byś koło domu się nauczył trawę kosić, jak cię czasami wołam, leniuchu. Weź tu ciachnij te duże krzaki, bo mi coś tu kosiarka moja nie za bardzo chce, nie za bardzo. Tak, ja tu przy budzie jeszcze muszę. No już poltka mogę tu wprowadzić powoli. Tamta część gospodarstwa tylnia jest jeszcze bardziej, widzowie, zarośnięta. Poszły. Czyli tak, czyli kosiareczka kosi tak naprawdę wszystko, tylko trzeba, powiem wam, widzowie, dobrze wjechać, ale tu no, młody akurat dużo szybciej robi tą robotę, no bo... O! Tutaj powinna tu trawa taka niziutka zostawać, no ale dobra, dawaj, gasimy maszyny, ja prowadzę poltka, tu jeszcze poda... No popraw jeszcze. Weź tego krzaka na wjeździe jeszcze skoś. Popatrz jak tu jest zostawione. To dobra, już biegnę. To jest nasz firmowy samochód, firmowe auto, firmowe paliwo. Wliczone w koszty. Normalnie Polonez wzięty w leasing, rata 10 tysięcy złotych miesięcznie. Oj, wjazd będzie elegancki, kurwa, teraz to jest gospo. Jeszcze tutaj jak trawka zarośnie, taka delikatna, jak będziemy dbać o to, to już będzie całkiem pięknie. Dobra, zaczynamy zwiedzanie gospodarstwa, widzę, że tutaj Buda jest. Coś mi nie pasuje, że aż tyle, to chyba całą cenę w miesiąc zapłacisz za niego, jak 10 tysięcy miesięcznie. Zależy jaki, bo to wiesz, to też jest różnie. No co tutaj mamy na gospodarstwie? Widzę dom, po prostu rower jakiś zostawiony, ławeczka, kurnik, który... Są jakieś jajka jeszcze? Ty jajka ktoś zostawił, jak opuszczał gospodarstwo i żadne te szczury, myszy nie wyjadły, zobacz. Normalnie jajka pozostawiane. U mnie tu jest tak ciemno, że ja prawie nic nie widzę. Bo ty masz oświetlenie, coś jest jeszcze nie tak, ale to później poogarniamy. Nawet jest cyrkulatka. A ja bym spróbował jeszcze to zrobić tak ten. Tak, dobra, wiesz, tutaj jakieś drewienko. Oczywiście te tunele, no które... Ale co? Nie, dalej jest tak ciemno. Ja dziś posiedzę... Zapalę latarkę. Wiesz co, w poniedziałek jak pójdziesz do szkoły, ja to posiedzę no, i to poogarniam. Otwieramy. Dobra, otwieraj to. Kombajn mamy! Kupiliśmy gospo z kombajnem! Wsiadaj, zobacz czy to odpali. To jest wistula jakaś, widzowie. Ty, tu header to się nie da odczepić. Pali! Ja pierdykam. Ty, to już... Header do góry weź. Ładnie to wygląda w światełku. Czekaj, poltkiem! Poltkiem odjadę, czekaj. Czekaj, ja spróbuję włączyć, zobaczymy czy zaraz, działa wszystko. Dobra. Tylko czekaj, podjadę. O. Dobra. Czekaj, rurę. Tylko czekaj, drzwi zamknięte! Chłopie, bo pogniesz! A nie, w sumie ta rura to jest, ja pierdzielę, to jest mniejsza niż bizonowa. Ja nie wiem, jaka tu jest w ogóle szerokość robocza, ale wygląda, no tak powiem ci. No
jest Wistulka. Wistulki też nigdy na serii nie mieliśmy. Powiem ci, że ładnie się to prezentuje, ta Wistula. Tak, i działa wszystko normalnie. No, to niedługo będziemy, widzowie, kolejny odcinek. Najprawdopodobniej żniwa będziemy robić. No, sieczkarni tutaj nie mamy. No dawaj, lecimy dalej. Otwieramy. O, tu. Tutaj? Pryskiwacz. To jest jakiś taki starodawny. Co to jest? Pilmet. Ładny, ładny. Jedzenie, picie, palenie tytoniu podczas pracy wzbronione. Po pracy zmienić ubranie, umyć ręce mydłem, usta przepłukać po opryskaniu. To powiem ci, że jak my z dziadkiem kiedyś pryskaliśmy w 30, no to tam nie masz przecież zabudowy nie wiadomo jakiej. No to, to nikt, znaczy może ręce myliśmy, no ale nie robiliśmy nie wiadomo czego. Dobra, ja otworzę te drzwi. Workownica! To będzie można zboże tu sypać od góry i worki się będą robić, worki będziemy sypać. Ty, też spoko opcja. Dobra. Dawaj dalej. I dlaczego mi się niektóre drzwi otwierają, a niektóre nie? Musisz w dół klikać. O, taczka, wiaderko, kosiarka. Ty, tu jest kosiarka, to byśmy szybko ciachnęli to gospodarstwo. No i mamy rozsiewacz do nawozów. Znaczy, jaka to jest marka, jaki to jest model, to nie wiem, ale coś starodawnego. PFMZ, Dresdanka Alpiastów 19, rozsiewacz nawozów mineralnych zawieszany. No, coś takiego mamy. No. Co to? Ale pusto, ale esiok jest. Pal go, zaczep jest. Ty, jak to będzie, ty, to mamy ciągnik i mamy kombajn na tej gospodarstwie. Ja pierdzielę. I pali, weź zobacz czy jedzie. Ty, mamy dwie maszyny, znaczy no maszyny jakieś tam mamy, ale mamy ciągnik. Tylko tym ciągnikiem to my za dużo, widzowie, chyba nie porobimy na tej serii. Wiadomo, no pól nie mamy za dużo i są to małe pola. No ale mimo wszystko... Ja pierdzielę. Fajnie, że w ogóle coś takiego znaleźliśmy. Dobra, dalej. Co my tutaj mamy dalej? No możemy te w sumie obory pootwierać, ale... Czy tutaj w ogóle coś jest? Nic, no pusto, nie, no. To jest zaniedbałe. Ale jest zostawione tylko... dobra, tu jeszcze jest przyczepa dwukółka, no ale to już chyba widzieliście na poprzednim odcinku, bo coś tutaj pokazywałem, co było w trawie. No i co, tak naprawdę tutaj możemy zboże nawet sypać, patrz. To jest nie tylko do zwierząt, tylko tu są burty, to zboża troszeczkę możemy nasypać. No i my się bierzemy za kolejno, to trzeba wykosić, żeby tam sprawdzać, bo to... Czy teraz będziemy sprawdzać? Nie, no chodź. Dobra, w tych krzakach będziemy oglądać... kultywator! Pokaż. A no i to z dwoma tymi. Z dwoma wałkami. Tu jakiś, jaki brud jest. I wóz konny mamy. A on jest z zaczepem, jest z tyłu, czy nie? Ty, zaczep, tylko ciekawe, czy ta dwukółka pójdzie. I bolec nawet jest, to nie jest rozkradzione. Opony, to tutaj wiadomo, to co wam pokazywałem, ale maszyny... tu coś jest, patrz młody. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Ja pług znalazłem. A, pokaż. Szczyskibowy. Ty, ale to jakiś starodawny, patrz jaka to konstrukcja jest, no nie? Patrz, kibel jeszcze pozostałości, papier nawet jest, gazeta jakaś, ja pierdzielę. Ale tu jeszcze co, a sadzarka do ziemniaka jest nawet, patrz. A to fajnie, a tutaj jest... I co to jest? Która? To. No półko to. Nie widzisz? Wózki bowiem? Ale co on tu ma przyczepiony? A, to jest takie coś, że jakby jedziesz i po tym przejeździe co orałeś, te dwie skiby to ci od razu tak jakby agregatem robi. Bo tutaj ci mieli te... No wiesz jak to jest po orce, że się takie robią bruzdy, gruzdy, takie wiesz o co chodzi. No kumasz, że nie jest idealnie równe, no nie? No i tu koparka do tych, do ziemniaków. A właśnie widzowie, najbardziej lajkowany komentarz, kto napisze jak się u was mówi, kopaczka czy koparka? U nas się mówi koparka, no nie? Brony. Bo co, idę, czekaj. To trójeczki tylko, ale z oponami nawet. Tu powiem ci, że te maszyny co niektóre odnowione. Wiata jakaś. Tu... są ule i pszczoły są normalnie. To pszczoły tu mieszkają? Ja myślałem, że nie latają tu. No patrz, są normalnie pszczoły. To miód będziemy mieli, będziemy mogli robić. One będą latać tutaj zbierać. No i dwa tunele. No to tutaj też trzeba będzie coś zasadzić. Tutaj ziemia nie jest aż tak zarośnięta w środku. No jakieś deski, jakieś tam pozostałości, no te deski raczej do czegoś już nie nadają. No to dobra, dawaj ogarniamy dalej to gospodarstwo, czyli tak widzowie, no napiszcie w komentarzu na pewno co mamy kupić na to gospodarstwo, bo kury to chyba będzie początek, krowy też by pasowało kupić. No pszczółkę Maję już mamy, tam sobie lata. Kombajn mamy, no traktora nie mam, znaczy no mamy i nie mamy traktor tak naprawdę. Co sądzisz o tym ciągniku, który mamy aktualnie? Już myślę, że szybciej polonezem będziemy robić niż nim.
Nie no, no. Ja tam nawet nie wiem ile to ma koni. To z 15 może mieć koni, to chyba 20 nie ma ten ciągnik. Czy on pociągnie dwuskibowy pług, czy on w ogóle podniesie. Jest. Czy on się nadaje? To trzeba będzie go oswoić, bo to może jakaś przybłęda. O, tutaj w sumie za oborą to będzie można zrobić delikatne pastwisko dla krów, jakbyśmy mieli je wypuszczać, żeby cały czas w budynku nie stały. No i tak to się kosi, widzowie, tak się żyje na tej wsi. Też chcę wam... przy płocie tutaj zostawiłeś strasznie dużo trawy. Bo kurde, musisz to dokładnie poprawiać, bo mi ta kosiarka, widzisz, ona co niektóre rzeczy łapie, a co niektórych rzeczy właśnie ona nie łapie i to jest problem dosyć duży. Ja już tam idę do ciebie, będę tutaj kosił. Ej, drugi rower jest jeszcze. Tak? No. Ej, tu trzeba i tak będzie maszyny najprawdopodobniej poprzestawiać. Widzowie, w kolejnym odcinku też pasowałoby, żebyście napisali już pod tym odcinkiem oczywiście w komentarzu, jaki ciągnik byście widzieli na tej serii. No bo jedna osoba będzie robić esiokiem, a druga osoba będzie robić jakimś ciągnikiem, no nie wiem, 30, T25. Już wiadomo, kto będzie esiokiem robił. Kto? Ty. Ja będę esiokiem robił. No takim gównianym esiokiem ja będę robił. Małym. Tak. No to no, niech stracę. To też widzowie, będzie jej długo gruby film. Jest wtorek, czyli mamy tak dokładnie, czekajcie, dzisiaj jest 18, czyli 19, 20, 21, jest 22, czyli mamy, no gdzieś za niecały miesiąc będziecie widzieć film z dużym prezentem dla młodego, a ty tutaj jedziesz, dobra. O, czekam, ja w sumie nie wiem nawet co to będzie. Znaczy ja już ci mówiłem, że taki film będziemy robić, ale nie mówiłem znaczy, ci co ja dostaniesz, wiem. No. A ty wiesz już co dostanę? Nie, ja też nie wiem co dostaniesz. A. Aha. Zależy to tam potrzebujesz, to nie? Coś, żebyś się też nie spodziewał. Z takich jednych rzeczy myślałem, żeby na pewno ci doładować FIFA pońcy. Dokładnie. To by był prezent, normalnie. Ej, dobra, wiesz co, to ty to kuś, znaczy kuś, koś, a ja pojadę polonezem. No jak ty chciałeś symulator koszenia trawy, czajcie widzowie? Bo kupiliśmy tego Game Passa, no nie? To jak ty to będziesz ogarniał, to ja pojadę widzom jeszcze pokazać te pola oficjalnie, które mamy teraz na serii z tych kawałeczków. Dobra, jeżeli chodzi o kwotę, no to mamy aktualnie tam 50 tysięcy złotych. No to pójdzie na zakup na pewno jakiegoś ciągnika, zakup jakichś oprysków, zakup jakichś nawozów, no i zakup zwierząt, także miejmy nadzieję, że to się gdzieś tam ogarnie. Włączyłem ten przelicznik walut, troszeczkę inaczej te ceny zaczęły wyglądać, także mam nadzieję, że będzie widzowie wszystko spoko ogarnięte. Także tak, jeżeli chodzi o nasze pola, to ja pojadę może widzowie najpierw na ten kawałeczek, bo wy już delikatnie widzieliście na ostatnim odcinku, jakie ja mam plany. Ale teraz podliczymy, ty będziesz z pamięci, Mati, mówił ile mamy tutaj, czy mamy w ogóle hektar pola? Tutaj mamy tak, 0,26, ja wezmę telefon widzowie i po prostu sobie wezmę kalkulator, odpalę i to pododaję 0,26 plus, to wam mniej więcej powiem, no i to jest oczywiście jeden z naszych kawałeczków w tym oto miejscu, a my sobie lecimy tamtędy. Też za dużo pola nie możemy mieć. Powiem wam tak, 0,26 w farmingu, a 0,26 w prawdziwym życiu, no to te są różnice, no bo na przykład dziadek miał 30 i ponad 3 hektary chyba dziadek miał. No i powiem wam, że szło to uprawiać. No a tutaj 3 hektary farmingu, jedną 30 robić, to powiem wam, że może być delikatnie ciężko. Też mamy 5 pól na tej właśnie serii, czy tam no to jeszcze przydomowe, no to 6. Tylko tam nie wiem jaką wartość pisać, ale tam może być z 10, może maksymalnie 15 arów, tam właśnie przy domu. Jak tam ci idzie to koszenie? Bardzo dobrze, jak wrócisz to na pewno, będzie dużo skoszone. To elegancko! No tutaj właśnie też chcę podliczyć te pola, bo tutaj żeby widzowie wiedzieli na ilu tam będziemy tych kawałeczkach pracować, na jakiej powierzchni, czy będziemy to kiedyś rozwijać, na pewno, no jeżeli będziemy zarabiać tutaj pieniądze, to na pewno ten rozwój pójdzie. Mamy kolejne nasze pole, to jest takie, wiecie, to już jest jazda na pamięć, bo już tą mapę troszeczkę poznałem w ostatnim odcinku, także tutaj będziemy mieli tak, 0,32, no co nam daje już powierzchnię prawie 60 arów z dwóch kawałków, to jest naprawdę niezła powierzchnia. Co niektórzy ludzie działki takie mają, tak naprawdę, w których stawiają domy.
półhektarowe na przykład. Ale to już naprawdę, jak ktoś ma działeczkę taką pod właśnie budowę domu półhektarową, widzowie, to już jest no, najprawdopodobniej zamążny. I to nie mówię o ludziach, którzy mają gospodarstwo, tylko o ludziach, którzy mają po prostu dom i ogród taki wywalony w kosmos, no bo jest duży, nie, powiedzmy sobie szczerze. Szkoda, że na tej nie ma świateł żadnych. Ale jak na tej na czym? No, na tej kosiarce świateł nie ma żadnych, bo ja muszę wychodzić, zapalić sobie w tych ciemnych miejscach, żeby zobaczyć, gdzie trawa jeszcze jest. To ty aż tak źle widzisz? No, tu jest tak ciemno, że tu prawie nic nie widać. Ej, widzowie, o co to się... A jakie ty masz oświetlenie? Zresztą ja później po odcinku to ogarniemy. W kolejnym filmie na pewno będziesz miał już to naprawione. Bo na gospodarstwie po dziadku ty masz tak samo, no nie? No. Także to widzowie jest na pewno do naprawy. Dobra, lecimy sobie na kolejny kawałeczek, żeby wam pokazać. Tutaj mamy akurat rzepak i na tym kawałku będziemy mieli... Serio jest 0,1? Czy mnie to coś gra oszukuje? Naprawdę jest tu 0,1. I to sporo tu mamy. 0,1... 10 arów. 10 hektar. No to mówię, że sporo mamy. No ale tymi maszynami powinno to powoli gdzieś tam się obrabiać wszystko, no nie? Nie, no ja tak żartuję, że sporo. No to ja wiem, no nie? No ja wiem, że żartujesz, to jakbyś mówił, że naprawdę to jest sporo, to bym się aż zdziwił. Nie, no to z trzech pól 0,68, no to widzowie, no to nie są wartości jakieś wygórowane. No ale... Wow, prawie wypadek miałem, czaisz? Tak, to ciekawie. Dobra, skręcamy w prawitę, tutaj będziemy mieli dojazd do bodajże tych jeszcze dwóch ostatnich kawałeczków i będzie jeszcze gospodarstwo, czy no to tak farmingowo to najprawdopodobniej będziemy mieli coś koło hektara, widzowie. Nie licząc tych pszczół to prawie całe gospodarstwo skończyłem. Tam będziesz miał dużo zabawy, bo te pszczoły, wiesz, tutaj pomiędzy ulami to tamto zrobić to... Czekajcie, czy ja w ogóle dobrze jadę? Tak, dobrze jadę i tutaj będzie w lewo i zaraz w prawo pojedziemy do gospodarstwa. Tu jest taka ładna góra. Chyba. Kurier? Dobra, czekajcie, widzowie. Dobra, jestem, widzowie. Powiem wam tak, obciążenie 40 kilo. Ale powiem ci, że młody waży trochę, tylko sobie tak położyłem teraz, że ciężko będzie to z ziemi wziąć, bo tą paczkę podnieść to... Jeszcze jest źle ją brać troszeczkę. No ale trzeba będzie ćwiczyć, widzowie, bo już o... Forma zimowa musi być, letnia no to jest oczywiście człowiek szczupły, wysportowany, prawda, młody? Jak zwykle na zimę ćwiczysz, a potem jakoś, jak się robi cieplej, to wszystko ginie za twoje ćwiczenie. No później wiesz, tryb imprezowy, no to wiesz. Dobra, 0,31 sobie doliczamy. A w ogóle wiesz, że teraz wykosiłem i silos na kiszonkę mamy normalnie? Tak? Z tych z opon? No. A to ja właśnie tak się spodziewałem, że tam chyba silosik będzie na kiszonkę. No ja już mam do zaprezentowania jedno pole i tam w prawo jadę już na gospodarstwo. Dobra. Tutaj mamy, widzowie, kukurydzę i tu jest 0,09. 0,09. Także tak, młody, razem z tamtym kawałeczkiem mamy jakieś... Oj, hektar 20, możemy tak sobie policzyć. Z tymi kartoflami koło gospodarstwa. Tam więcej, widzowie, niż jakieś 10 arów z czymś nie ma. Także już znacie wartości, jeżeli chodzi o... Gdzieś tam pola na gospodarstwie. Ty, ciekawe, jakbym tu wyskoczył z tej góry i bym ten... Wjechał tak z przytupem na gospodarstwo. A nie, bo tu jeszcze gospodarstwa nie ma, dobra. No zobaczymy, jak tam młody wykosił i widzowie, będziemy kończyć odcinek, bo ja tam byłem oczywiście z kurierem, ale już mamy koło pół godziny z tego, co widzę, nagrań. O, dobra. No i napiszcie, ile mamy mieć zwierząt, jakich zwierząt, jaki ciągnik mamy kupić. Tutaj trzeba będzie jeszcze maszyny oczywiście podstawiać. No kurde, młody, powiem ci, że dużo zrobiłeś. Patrzcie, jak to jest ładnie ogarnięte. Obrony trochę przechylone. Zobaczymy, jak też będzie z pszczół. A w dzisiejszym odcinku my się z wami żegnamy. Cześć. Naura i pozdrawiamy.